Szanowni Państwo, te pokojowe marsze sprzeciwu wobec bestialskiego nakazu rodzenia ciężko chorych dzieci przetoczyły się przez całą Polskę. My jesteśmy dzisiaj w Sokołowie Podlaskim. Jesteśmy tutaj w Sokołowie Podlaskim przed urzędem miasta, bo dotarły do nas informacje, że po ostatnich przemarszach tutaj w Sokołowie Podlaskim mogło dojść do prób zastraszenia pracowników Urzędu Miasta. Dotarły do nas informacje, że grożono pracownikom Urzędu Miasta, pracowniczkom Urzędu Miasta wyrzuceniem z pracy za udział w pokojowych manifestacjach w obronie praw kobiet. I my bardzo poważnie traktujemy z panią poseł Barbarą Nowacką tego typu sygnały. To mogło oznaczać bardzo poważne złamanie prawa. Dlatego chciałyśmy tutaj te informacje zweryfikować na miejscu, w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim. Poprosiłyśmy o spotkanie z panem burmistrzem, jednak pan burmistrz odmówił nam spotkania, odmówił nam ustosunkowania się do postawionych zarzutów. Dodajmy, że pan burmistrz, pan Zygmunt Karakuła, z tego co nam wiadomo, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Skoro zatem pan burmistrz odmówił nam spotkania, odmówił rozmowy na ten temat, no to działając w interesie publicznym, działając w interesie obywateli, musimy te wszystkie pytania zadać otwarcie, w sposób publiczny. Po pierwsze, chciałyśmy zapytać, czy pana burmistrz, czy pana burmistrza Zygmunta Bogusława Karakułę, czy prawdą jest, że w ostatnich dniach dokonał on osobiście obchodu całego urzędu, grożąc każdemu z pracowników, że jeśli go zobaczy na protestach w obronie praw kobiet, to taką osobę, tutaj cytat, wypierdoli z pracy. Czy to jest prawda? Czy tego typu groźby padły z ust pana burmistrza wobec podległych mu pracowników? Pytanie numer dwa. Chciałyśmy zapytać pana burmistrza, czy groźby zwolnienia z pracy w sposób oficjalny bądź nieoficjalny padły wobec pracowników Urzędu Miasta z ust innych polityków samorządowych bądź podwładnych pana burmistrza. I po trzecie chciałyśmy się dowiedzieć, zapytać pana burmistrza, jeśli miały miejsce rzeczywiście takie przypadki grożenia zwolnieniem z pracy sformułowane przez jego podwładnych wobec osób uczestniczących w marszach w obronie praw kobiet, to czy jakiekolwiek konsekwencje wobec tych osób zostały wystosowane, podjęte, czy jakaś próba pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej takich osób została podjęta. Grożenie zwolnieniem z pracy za udział w marszach w obronie praw kobiet to jest naruszenie artykułu 57 Konstytucji, który gwarantuje prawo zgromadzeń. To oznaczałoby również złamanie przepisów prawa, które gwarantują pracownikom, także pracownikom samorządowym, równość w zakresie nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy oraz zakaz dyskryminacji ze względu na przekonania polityczne. To dotyczy, podkreślę, także pracowników samorządowych. Zgodnie z artykułem 218, paragraf 1 Kodeksu Karnego, kto wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. I na koniec ja bym chciała bardzo mocno podkreślić jedną rzecz. Patrzymy wam na ręce. Tę sprawę będziemy pilnowały jak oka w głowie. I nie zostawimy żadnego pracownika i pracowniczki, która miałaby być skrzywdzona bezprawnym działaniem, bez pomocy. Od czwartku protestują Polki, wspierają je Polacy. Wiemy, jak źle się dzieje z prawami kobiet. Z prawami kobiet działo się już wcześniej źle. Dyskryminacja, przemoc, pogarda to niestety rzeczywistość i codzienność wielu kobiet. Teraz, szczególnie w czasie pandemii, groźba też utraty pracy. Na to nakłada się skandaliczny wyrok pseudo-Trybunału Konstytucyjnego i obrzydliwe zachowania rządzących w stosunku do protestujących. Zapowiadane instytucjonalne represje. Ale jeszcze do tego dokładają się samorządowcy. Czasami są po stronie kobiet, ale czasami dzieją się takie rzeczy, jak mamy tutaj sygnał z Sokołowa Podlaskiego. To jest, proszę Państwa, skandal. W mniejszych miejscowościach sam protest jest odwagą, dużym gestem odwagi cywilnej, pokazania, że chce się w pełni uczestniczyć w prawach obywatelskich, że ma się zdanie. I w tych społecznościach lokalnych wyjście na ulicę, wyjście z protestem to jest wielka odwaga. W wielkim mieście kobietom, mężczyznom protestuje się łatwiej. Więcej anonimowości, więcej otwartości. A kiedy słyszymy, że władza samorządowa zastrasza, że urzędnicy zastraszają, będziemy bronić. Będziemy bronić każdej dziewczyny, każdego faceta,
którzy są zagrożeni bezprawnym działaniem władzy. Takie jak tu przez prawdopodobnie pana Karakułę. Dlatego tu jesteśmy. Jesteśmy w Sokołowie i to jest nasza jasna deklaracja. Koalicja Obywatelska, my posłanki i posłowie Koalicji Obywatelskiej nie zostawimy nikogo samego. Będziemy nie tylko na protestach w wielkich miastach bronić swoim immunitetem, ale będziemy interweniować. Nigdy żadna osoba protestująca w sprawie praw człowieka i godności kobiet nie będzie zostawiona sama. Dlatego jesteśmy tu, dlatego jesteśmy w wielu innych miejscach. Nasze biura poselskie są dla Was. Trzymajcie się dzisiaj wieczorem. Jeżeli ktoś z Was idzie na protest i będzie miał kłopoty, nasze biura poselskie są dla Was. Biuro pani posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz, która przecież jest stąd posłanką z regionu. Będzie czynne, telefon non-stop, pani posłanka jest prawniczką, udziela tych pomocy prawnej, ale w całej Polsce jesteśmy dla Was, będziemy dla Was, walczymy o bezpieczeństwo, godność i praworządność w Polsce. Patrzymy tej władzy na ręce. Dziękujemy.